Pani Katarzyna pod 71-151. Panie Romanie, starsi panowie, ten dowcip pełen kultury, erudycji. I to chyba najważniejsze, co ja mogę podkreślić. Da się puścić tak, że dzieci mogą słuchać, bo z innymi współczesnymi kabaretami to różnie teraz bywa. No i w tym jest bardzo wiele prawdy. Grzegorz Wasowski w naszym studiu. Dzień dobry. Dziennikarz. Mogę powiedzieć chyba, że nasz radiowy kolega, prawda? Przez wiele lat też. No chyba tak. No i ta rocznica kabaretu starszych panów. Niektórzy podpytywali, dlaczego akurat dzisiaj. Ja już tłumaczyłem, dlaczego. 16 października 1958 roku. Mhm. Popołudnie starszych panów. Pierwszy program. Tak. Na żywo. Na żywo. Nic tam nie nagrywali, ani kawałka? Och, tak mnie pan pyta, jakbym był szacownym starcem, a ja wtedy miałem 9 lat i wszystko, co pamiętam, to właściwie sprowadza się do opowieści mamy. Myśmy pierwsze... Jak to mamy? No bo ona mi opowiadała, bo ja nie za bardzo pamiętam ten pierwszy program. Oglądaliśmy go na Placu Powstańców, bo jeszcze nie byliśmy posiadaczami telewizora. Aha. Dopiero rok później udało nam się wejść w posiadanie Tesli, czechosłowackiego odbiornika, i wtedy już gromadnie do nas przychodzono na oglądanie. I wtedy na tym Placu Powstańców to było z jakiejś reżyserki, czy przez jakąś szybę, czy na ekranie telewizora, który tam był jakiś taki kontrolny, coś tak w ten sposób? Więc właśnie tego to już ja nie pamiętam. A co mama mówiła? Po tym pierwszym, czy w ogóle? W ogóle. I po tym pierwszym też. Trudne strasznie pytania. Ja nie wiem, bo my się aż tak dobrze nie znamy, mimo że jesteśmy kolegami, to do pana pewnie nie dotarło, że jestem człowiekiem o wyjątkowo marnej pamięci. I stale miałem z tego powodu kłopoty, zwłaszcza od mamy. Ona mi zarzucała. Mówi, jak to? Myśmy się tak starali, żeby ci dzieciństwo dobrze upływało, a ty nic nie pamiętasz. A jej zawsze odpowiadałem, no widocznie wszystko było dobrze, skoro nic nie pamiętam. Jakby było coś nie tak, to... Także to wszystko bardziej opowieści. No jedną z takich opowieści to ja być może już sam pamiętam. Może to nie jest tylko pamięć opowieściowa. Przychodziła do nas taka ciotka, między innymi aktorka Halina Michalska, żona pana Mieczysława Mileckiego. Też świetnego aktora. I ona chichotała bardzo. A myśmy wtedy nagrywali na taśmę magnetofonową te kabarety. To znaczy, to było tak, że magnetofon był podłączony, a mikrofon przystawiony do... Do głośnika. Tak, do głośnika. Znam to, bo ja też tak nagrywałem. Też pan tak. No, oczywiście. No i tylko mi się takie buczenie często nagrywało z tego głośnika jeszcze przy okazji. Ona tak chichotała w coś śmieszniejszych miejscach, a no sporo było tych miejsc, to troszkę nam, jakby to powiedzieć grzecznie... Przeszkadzało. No tak, troszkę unicestwiała nam te miejsca i potem ciężko jej było wysłyszeć. No nie można było jakoś tak poprosić, żeby tam ciociu ciszej? No nie wiem, może nie wypadało. A może inne... trzeba było radykalniej, no może knebel? No może. No, podobno w czasie Kobry tak niektórzy robili, jak tam ktoś przeszkadzał w ogóle. A to zupełnie inna historia i zupełnie inny program. Ale wie pan co, może ciekawiej byłoby powiedzieć, że w zasadzie kabaret postrzegany jako dzieło stricte telewizyjne wywodzi się z radia w końcu. Z eterków, z ich współpracy i co jeszcze ciekawsze, jak oni tylko premierę odbyli w telewizji, to pewnie z paramiesięcznym poślizgiem udawali się do radia i rejestrowali te kabarety w tej samej w zasadzie obsadzie w radiu. Ale ja tego nie postrzegam jako dzieło telewizyjne. Dla mnie to radio jest również nie. No właśnie. Nie, ale może to dla radiowców jest oczywiste. Może dla innych wszystkich to się kojarzy tylko z telewizją albo z jakimś... Tak naprawdę to myślę, że dla większości ludzi już teraz to się kojarzy z tymi wspominkowymi nagraniami. Jakieś tam kasety, jakieś tam płyty po latach odtwarzane, nagrywane i historia, taka legenda narastająca z roku na rok, coraz większa. I nazwisko, które są absolutnie pierwszą ligą, jaka wtedy mogła być dzisiaj pierwsza liga. Nie wiem, czy to zbieg okoliczności, czy co, czy przeznaczenie, że w tak właściwym Kraftówna, czasie... Tak. Jędrusik, Śląska, Sienkiewicz, Kucówna, Gołas, Czechowicz, Michnikowski, Dziewoński, Olsza. No, można długo wyliczać. No, Olsza to w radiu, w telewizji już nie, ale no, był, tak. Stępowski, Łazuka. Fantastyczne. Ja się zawsze boję, że jak kogoś nie wyliczę, to potem ten ktoś zadzwoni, albo ktoś z rodziny powie, a jeszcze był tata czy mama, tam też byli. Skoro oni się brali? Znaczy to rzeczywiście znajomi, to było tak robione, że ktoś przychodził, wiedział, że dla nich, czy pisane wcześniej, czy przypadek? Nie, było to pod nich pisane. Wcześniej wydaje mi się, że wujo obsadzał. Chociaż też tak do końca nie jestem pewien. Wiem, że mama podsunęła parę osób, na pewno Basię Kraftówne, bo one się
kumplowały. Możliwe, że podobnie było z panem Michnikowskim. Wiem na pewno, że to jego seplenienie wzięło się stąd, że u nas w kamienicy była taka pani, jeszcze wtedy Stróbczka się mówiło, teraz pewnie gospodyni domu, która właśnie w ten sposób mówiła. I mama ją świetnie naśladowała i kiedyś panu Michnikowskiemu to zademonstrowała. On się mocno ubawił i przejął to jeszcze. Jeszcze udoskonalił i tak powstała powstającego takiego. A czy wyście wtedy mieli w domu świadomość powstającej legendy, czy nie? No ja to na pewno nie, bo ja miałem swoje sprawy. Ale rodzice? Mama, no chyba tak. Tata, nie czy, wiem. Czy to tata, było po prostu jak pójście do pracy i kolejny fajny program, kolejny fajny dla kabaret? Dla taty na pewno to, tak. Czy też to było poczucie, że powstaje coś, co będzie naprawdę symbolem przez długie lata? Dla taty to była praca na pewno, akurat ta, bo tak się ułożyło, chociaż zupełnie co innego go interesowało, bo jak pan wie, on miał skłonności matematyczne i zresztą całe życie badania prowadził na temat zasad matematycznych w muzyce i doszedł do wyników. Niestety nigdy ich nie uda się poznać, bo nikt tego nie rozumie, jak pokazuje te zeszyty zapełnione jego rozmyślaniami. Więc to dla niego na pewno była praca i on nigdy nie pisał, jeśli nie miał zamówienia. Nie czuł potrzeby pisania. I nigdy też nie, nut żadnych nie zbierał, nie archiwizował. Gdyby nie mama, to by nic chyba nie ocalało z tego. No to zupełnie nie jak artysta, bo podobno normalny artysta to pisze do szuflady, do szuflady, potem jak trzeba wyciąga, mówi mam. A tu nie, rozumiem, że ktoś mówił, następny odcinek trzeba zrobić na ten i na ten termin. Tak, trzeba napisać to i wtedy... Prosił, żeby mówić na niego rzemieślnik. On się uważał za rzemieślnika, nie artystę czy kompozytora. Jak mama go kiedyś spytała, dlaczego nie chce, żeby mu mówiono o tobie kompozytora, to tam mówi, no czy ktoś, który, kto dwa razy czy parę razy dogonił tramwaj, jest nazywany sprinterem? Taką miał odpowiedź. Skromny facet. Gdyby wszyscy byli takimi rzemieślnikami w Polsce, to być może kraj wyglądałby troszkę inaczej. No może. Czy miał jakiś swój ulubiony kabaret? Kawałek? Nie, piosenkę? Tak, piosenkę. Coś zrobił, coś, co nie nucił. O czym nie, mówił? Nie, nigdy nie nucił, nigdy nie mówił. Nie, nie. Ja tak mało z nim rozmawiałem. Teraz żałuję z wielu względów. Nie tylko z takiego, że mało wiem, a jak przychodzi do pisania jakiejś książki na temat, czy wydawania płyty, gdzie chciałoby się w książeczce umieścić coś tam ciekawego, to ja właśnie nie wiem. Nawet się nie spytałem, dlaczego dwukrotnie, nie, raz to wiem, dlaczego do ciebie szłam. Najpierw powstała muzyka wyjątkowo, a potem tekst. Nigdy o to nie zapytałem. Grzegorz Wasowski. Za kilka minut ciąg dalszy. 55. rocznica powstania słynnego kabaretu starszych panów. Grzegorz Wasowski cały czas w naszym studiu. Rozmawiamy sobie, ale nie tylko, bo myślę, że teraz jeszcze o paru innych rzeczach porozmawiamy. O kabarecie starszych panów. 55 lat, dokładnie 55 lat temu pojawiła się pierwsza audycja, pierwszy program. To było 16 października 1958 roku. Popołudnie starszych panów, tak to się nazywało. Wiele osób zadaje sobie to samo pytanie. Co jest powodem tego, że kabaret starszych panów, w odróżnieniu od masy innych kabaretów, przeszedł do legendy? A pan przecież też występował w różnych kabaretach, pisał różne teksty, zajmował się tym. Na czym polega ten problem? To coś, co oni mieli, a czego teraz niektórym brakuje. No, nie chciałbym tak obcesowo, ale może bym rozpoczął od talentu. To po pierwsze. Po drugie, co już tutaj padło, że teksty były pisane pod określonych zawodowych wykonawców i to z najwyższej półki. Tego teraz też już nie obserwujemy, bo przede wszystkim występują amatorzy. Po trzecie, no taka niezwykła kultura, elegancja, ale ja wiem, czy to można by w tym upatrywać odpowiedzi. No, wtedy to było niezwykłe, bo to wiele osób pamiętało jeszcze czasy przedwojenne. To była taka tęsknota za czymś, co odeszło. Za tymi strojami, za tymi manierami. Teraz to już chyba w ogóle są puste hasła. No,
tak czasem, jeśli sobie tak się zastanawiam, czy oni by mieli szansę dzisiaj zaistnieć, myślę, że nie, absolutnie nie. Nawet no, już na poziomie scenariusza już nikt by tego chyba nie przepuścił. Najpierw byłby casting jakiś. Tak. Pewnie by nie poszli. A nawet jakby ktoś na siłę wysłał bez ich wiedzy te materiały na ten casting, to mogłoby się okazać, że żeby przegrały z kimś innym. Za wolno też mówili, teraz trzeba szybciej i musi migać. I za długo trzeba było czekać, aż się dojdzie do puenty. No właśnie. Bo najpierw się zaczynało, że tam przyszła jesień, a dopiero się później okazywało gdzieś tam na koniec, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. I życzliwi byli wszystkim. Też chyba nie. Nie, no chyba się migam. Trudno odpowiedzieć, no ale myślę, że jednak to się sprowadza do talentów i do tego spotkania się tych wielu ludzi we właściwym czasie. Ale to nie jest tak, że ludzi bez talentów w Polsce w tej chwili brakuje, bo przecież są ludzie utalentowani. To oni nie zniknęli nagle. Oni są. Tylko, no tak, że z jakiegoś powodu nie potrafimy pewnych rzeczy zrobić. I wracamy z nostalgią do tamtych czasów i mówimy, no tak, no kiedyś to się filmy kręciły. No kiedyś dobrze. To był kabaret. Prawda? Ale kabaret. Proszę przez zwrócić uwagę, że przez 8 lat działalności powstało oryginalnych 16 programów. A teraz się robi no, co parę dni program. Zrobić dobry program naprawdę można, no... Góra co miesiąc, nie częściej. A teraz jest taka sytuacja, że jak już ktoś ma swoje 5 minut, a oni chyba tak do tego nie podchodzili, że mają 5 minut, tylko po prostu wykonywali na najwyższym poziomie to, co wykonywali. A teraz trzeba wykorzystać, bo to lada moment może się skończyć. W związku z tym robimy codziennie albo co drugi dzień i to już jest niemożliwe. No nawet przy... najwyższego rodzaju talencie. No są ludzie utalentowani, no ale dałby pan radę codziennie świetny monolog napisać, czy dialog? Nie, no to nie, nie da się. Nie, ja wiem doskonale, że jest to niemożliwe. Natomiast przyznaję, wiedziałem o tym, ale jakby nie uzmysłowiłem sobie tego, że rzeczywiście to były tylko dwa programy w ciągu roku tak naprawdę. Gdzieś tam jesienią no tak. I wiosną, czy tam wczesnym latem. I znowu jesienią, i znowu wiosną, i znowu jesienią, i znowu mniej więcej w takim cyklu to wszystko się... Czyli po tym październikowym następny był dopiero w czerwcu 59 roku. No pewnie tak, już nie pamiętam dokładnie, ale tak musiało być. Ja mam listę, sprawdziłem sobie sprawdziłem sobie dokładnie. Choć ostatnia data jest lekko niepokojąca już tak na marginesie, bo był 22 lipca 66 roku. Zaopiekujcie się Leonem. Tak, no ale to jeszcze... Być może tu nie było żadnej ukrytej aluzji, tylko po prostu tak wyszło. Jeszcze jedna była przypadkowa, też niedobra data i ona gromy sprowadziła na głowę nieszczęsnego wuja. 8 marca 68 była premiera Balladyny 68, ależ wtedy się działo. Że sobie kpi z wieszcza i że w ogóle... A wtedy w ogóle zdarzały się tego typu problemy, poza tą historią, że ktoś tam coś doszukiwał się, jakiejś aluzji, ktoś coś blokował? Nie, raczej się udawało. Chyba z dekoltem tylko Kaliny był problem. A to co to rzekomo tamten rzut tak w telewizor? Tak, rzekomo, tamten, tak. Był, rzekomo, bo nikt nie wie tak naprawdę, tak. Czy tak było, że żona tam się zdenerwowała bardzo, bo mąż, a mąż na stanowisku się patrzył. Może chcieliśmy dorównać Chruszczowowi, który tym butem tłukł w ONZ-cie. Chcieliśmy też mieć takiego swojego odkapcia. Przy okazji to tak przypominam, że 31 grudnia 58 była premiera w radiu. Pierwszego kabaretu w wersji radiowej. W wersji radiowej, tak. Szkoda, że nikt tego nie puszcza teraz w jakichś kawałkach. Jakby tak odtwarzać, czy przypominać. Chociaż no ja uważam, że byłoby śmieszne. I w ogóle to ja jestem za tym, bo to bardzo rzadko jest stosowane, żeby nie tylko piosenki, które już są znane, ale scenki. Bo Przybora naprawdę był poetą, wspaniałym pisarzem. I to by warto przypominać. Ileż tam śmiesznych było dialogów postaci. Takie fragmenciki kilkuminutowe. A gdyby trzeba było wybrać taką składankę zrobić, to też modne słowo obecnych czasów, składanka The Best Of. Medley. Medley, tak. To taki medley kabaretowy, ale nie z tych znanych kawałków, które już znamy doskonale, bo znamy. Nie tam z pomidorów, nie z takich rzeczy, co to każdy potrafi zanucić. To co by pan tam dołożył? Ale żeby i piosenki, i scenki? No. Ja miałem taką jedną ukochaną scenę, ale ona nigdy nie została zarejestrowana. Potem już była powtórnie nagrywana i to już nie było to, jak tata kupował u pana Gołasa samochód z wujkiem w środku,
A w tym samochodzie w bagażniku były tysiące różnych rzeczy dziwnych. A to tam maszynka do mielenia mięsa, jakieś śruby, jakieś tam inne narzędzia. To było prześmieszne. Skończyło to się tak, że nie dość, że tata nie kupił, to jeszcze pan Gołas wyciągnął mu portfel z pieniędzmi. Bardzo to było śmieszne. To na pewno bym umieścił. Mam takie różne piosenki, które... A tego nie... naprawdę nigdzie nie ma? Jest. Chyba w jeszcze starszych panach powtórzone, ale po latach, to wie pan, to już nie ten wigor i... No nie to samo, no. Nie da się pewnych rzeczy już zagrać. A oryginalnie to było w czymś, co nie zostało nagrane albo uległo zniszczeniu, już nie pamiętam. W radiu też może być, ale też już po pewnym czasie nagrane. Grzegorz Wasowski, 55. rocznica powstania Kabaretu Starszych Panów. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Niskie ukłony. Teraz będzie ładny sygnał. Radiowa Jedynka. Muzyka i aktualności.